Haftowany tiul był nieodłącznym elementem stroju ludowego w całej Polsce, a szczególnie w Wielkopolsce, która jest mi bardzo bliska, ponieważ ja tutaj mieszkam. Kobiety haftowały na, szyły z tiulu i haftowały na nim fartuchy, czepki, kryzy, bandki do czepków. Zdobiły w najróżniejszy sposób, w zależności od swoich umiejętności, od swoich możliwości. Pokażę może, jak wyglądał taki przykładowy haft na fartuchu. I przy okazji od razu przybliżę kwestię tiulu do haftowania. Haftuje się na tiulu sześciokątnym. Sześciokątny to znaczy, że oczka wyglądają jak plasterek miodu. Cała zabawa w haftowaniu na tiulu polega na przebieraniu igłą pomiędzy tymi oczkami na tyle sprawnie i sprytnie, żeby powstał nam konkretny wzór. Wzory, które były używane, były w użyciu, były wykorzystywane przez hafciarki, to wzory roślinne. Ja w swoich, podczas mojej pracy wykorzystuję wzory, które zostały opublikowane w wydanym w latach 80. przez Muzeum Okręgowe w Lesznie w wzorach haftów chazackich. Taki katalog jest w tej chwili już, powiedzmy sobie uczciwie, nie do zdobycia. Można znaleźć w muzeach. Są to gotowe wzory. Tu właśnie mamy motyw liści dębu, prawdopodobnie. Kwiat z dziwnymi liśćmi. Tutaj też są bardzo udziwnione kwiatki. Ale są to wszystko motywy roślinne. Motywy gotowe do powielenia, do skserowania i do wyszywania. W tej chwili został przy okazji wystawy zrekonstruowanych czepków wydany nowy katalog z głowy prababci Czepki, Kopki, Klapice, który zawiera gotowe wzory dla chętnych, którzy chcieliby pobawić się haftem na tiulu. Ja tutaj akurat pokazuję haft z czepka z Zielonej Wsi, właśnie z czepka chazackiego, po prostu ze względu na to, że jest mi ten haft bardzo, bardzo bliski, ale są też bardziej skomplikowane hafty, też roślinne, też są jakieś takie wąsy, prawdopodobnie powój, prawdopodobnie jakiś inny, pnąca roślinność. Po takim krótkim słowie wstępu chciałabym przystąpić do konkretnej już naszej pracy. Żeby wyszywać na tiulu, potrzebny nam jest przede wszystkim wzór. Tak jak pokazywałam, ja odrysowałam z katalogu na dzisiejsze zajęcia gotowy wzór liścia. Może dlatego, że jest jesień i te liście takie są wokół nas wszędzie spadające i kolorowe. Następny kawałek tiulu. Jest to tiul sześciokątny. Oczka wyglądają jak plasterek miodu. A dlaczego musi być sześciokątny? Ponieważ bardzo częstym elementem są półkola i kółeczka. I w momencie, jeżeli mamy sześć ścianek jak plaster miodu, to kółeczko wyjdzie nam równiutkie, takie jak być powinno. Następnie potrzebować będziemy szpilek, igły. Ja mam tutaj już z nawleczoną nitką.
i nici. W hafcie na tiulu, zwłaszcza w hafcie chazackim, podstawą jest kolor. To jest tylko i wyłącznie kolor biały. Nie był używany żaden inny, może ze względów estetycznych, a może ze względów praktycznych. Tego nie umiem do końca wyjaśnić. Mulina składa się z 6 nitek. Ponieważ mamy tutaj bardzo drobny tiul, ja użyłam tylko jednej, żeby haft był delikatny. Przypinamy sobie, szpilki są nam potrzebne do tego, żeby przypiąć na sztywno kartkę do tiulu. Chwileczkę to trwa niestety, ale wyszywanie, zresztą każde wyszywanie, to też taka mała szkoła cierpliwości, która każdemu z nas na pewno się przyda. Mamy igłę z nitką, mamy nasz tiul i teraz łapiemy pierwsze oczko. Będziemy wyszywać ten środek, nerw liścia. Przeciągamy. I uwaga. Żeby nie uciekła nam końcówka, robimy taki malutki krzyżyk, podpływamy się pod tą niteczkę tu sobie przytrzymujemy dla początkujących palcem, żeby było wygodniej i proszę bardzo, wszystko nam się trzyma. Nadmiar nitki obetniemy. Ja używam obcinaczki do nitek, ale mogą to być zwykłe ostre nożyczki. Teraz robimy tak zwany zarys, czyli podkład pod nasz haft. Ja osobiście używam do tego ściegu fastrygowego, ale może to być też drobniutki ścieg za igłą. Jedno oczko drugie i tak i przeciągamy i znowu mamy oczko. O, nie łapiemy w tym przypadku kartki. Chociaż jest to też możliwe i wtedy po prostu trzeba tą kartkę bardzo, bardzo delikatnie odedrzeć na samym końcu. I mamy w tej chwili pierwszy element gotowy. Teraz ze względu na to, że jest to oszczędność i nitki, i naszego czasu, obhaftowuję albo obdzierguję, jak tam kto woli to nazwać. Jest to najzwyklejszy ścieg na okrętkę dookoła tą niteczkę. Żeby było wygodniej i żeby było lepiej to widoczne, podkładam palec
żeby było widać. Musi to być naprężone i proszę. I mamy raz. I następne. Uważamy, żeby nam się nie zrobiły niechciane supełki na nitce. Obhaftowujemy nerw. Doszłyśmy do odgałęzienia nerwu i zaczynamy naszą robótkę od początku, znowu góra, dół. Oczka. I teraz, żeby było nam prościej, pomaga to zwłaszcza początkującym. Możemy sobie bardzo delikatnie odpiąć jedną szpileczkę, podłożyć jakikolwiek kolorowy papier. Ja akurat miałam pod ręką zielony, jest to kawałek zielonej kartki i obhaftowujemy niteczkę, żeby nam się nie przesuwało. Możemy tutaj dopiąć. Ta zielona karteczka może być mniejsza, ta kolorowa. A można, jeżeli ktoś ma takie życzenie, skserować sobie na kolorowym papierze do ksero dany wzór i wtedy będzie on od razu lepiej widoczny, zwłaszcza dla osób, które zaczynają zabawę z wyszywaniem. Zrobiliśmy jeden nerw, to samo robimy z następnym. Góra, dół, oczka. Przeciągamy, żeby nam było wygodniej. Podkładamy i znowu będziemy obszywać. Dookoła. Musimy pamiętać, żeby równo oczko w oczko, wtedy będziemy mieć równiusieńki haft. Chwilę to trwało, powoli zbliżamy się do końca robienia naszego nerwu liścia. I zaraz będziemy robić brzeg. Teraz już do samego końca. Je obszywamy. Co mamy zrobić, żeby znowu nie mieć niepotrzebnego zgrubienia pod spodem, popularnie nazywanego pękiem, zwłaszcza przez dzieci, z dziećmi. Bardzo przyjemnie się wyszywa, ale dziecko ma swoje określenie, które nazywa się pęk na każdy supełek. Skończyliśmy obszywać nerw liścia i teraz proszę uważać, przekuwamy się na drugą stronę. Delikatnie, ja to robię w ten sposób, delikatnie odpinam. Tylko z jednej strony, żeby obrócić. Jesteśmy na, powiedzmy, stronie lewej i cofamy się pod jedną niteczkę. Prawda, na tym zielonym powinno być to widoczne. Cofamy się pod jedną niteczkę i przycinamy. Teraz zaczyna się nasza zabawa od nowa, ponieważ musimy zrobić zarys liścia. Mamy
zrobiony nerw, tak jak mówiłam już wcześniej, pozwoliłam sobie tą samą metodą, czyli dziurka w dziurkę, zrobić zarys liścia. Bardzo ładnie to będzie widać, jak podłożę coś ciemniejszego. I jeszcze nadmienię, że w taki sam sposób jak ten nerw wykonujemy na tiulu wszystkie elementy, które są pojedyncze. Tak jak na przykład ten fragment, ten dookoła tego kwiatka. Jest tu też bardzo ładny wzór z tego nowego katalogu, w którym mamy liście i w ten sam sposób jak nerw naszego liścia możemy wykonać te elementy. Wzór nadaje się tylko i wyłącznie do skserowania i podłożenia pod tiul. Teraz będziemy wypełniać nasz liść. W tym celu odepnę tiul ze wzoru. Możemy to robić na kartce, ale jeżeli ktoś z Państwa posiada tamborek, to urządzenie nazywa się tamborek. Służy naprężeniu materiału podczas haftowania. Składa się z dwóch kółek. Są różne rozmiary tamborków, od bardzo małych do większych też. No potem już jest tylko krosno-tkackie. Nakładamy nasz tiul, naciągając, żeby nasze oczka były jak najbardziej miodowe, że tak powiem, plastrowe. Nakładamy drugą część i przykręcamy tą śrubką. Tym razem używam dwóch nitek muliny, nie jednej. Tu mi się niestety zrobił jakiś taki dziwny supełek, który musimy, no najszybciej będzie teraz obciąć. Dwie nitki zamiast jednej mamy taką dosyć szerszą przestrzeń. Zaczynamy od dołu w przestrzeń pomiędzy naszymi warstwami, pomiędzy jedną kreską a drugą, przeciągamy nitkę. I teraz uwaga. Musimy złapać igłą jedną nitkę i drugą pod spodem i przeciągamy. Jest to tak zwany atłasek albo ściek płaski. Już zdążyliśmy załapać naszą wolną nitkę. I tak oczko w oczko, raz przy razie na naprężonym tiulu przeciągamy. Ja pokażę z drugiej strony, jak to wygląda. Mamy końcówkę naszej nitki, którą możemy sobie przyciąć, a możemy dalej obhaftować. Proszę spojrzeć, lewa strona wygląda tak samo jak prawa. I znowu. W zależności, czy ktoś jest prawo- czy leworęczny, mnie jest akurat wygodnie, jestem praworęczna, więc jadę od prawej do lewej, można jechać w drugą stronę też. I robimy to jak poprzednio, w miarę równo. Objeżdżamy. I ponieważ to chwilę trwa, to w międzyczasie pokażę Państwu, w jaki sposób, ponieważ w tej chwili wykonujemy nasz obrazek, element naszego obrazka. Nasz obrazek pokażę, może wyglądać w ten sposób.
możemy go na ciemniejszym tle zaprezentować, ale nasz obrazek możemy wykończyć takim brzegiem, wycinanym półokrągłym. Mówię, tak jak mówiłam, to jest fragment bandki, którą robiłam do czepka dla lalki w stroju. I do tego potrzebne nam będzie wzór brzegu. Możemy wykorzystać gotowe wzory, które są w katalogu, bo tam też mamy brzeg zrobiony, a możemy wykonać taki wzór sami, zwijając w harmonijkę kartkę, rysując odpowiedniej wielkości półkole, wycinając i odrysowując na papierze. Ja wykorzystam gotowy wzór brzegu, to jest akurat fragment bandki do czepka. Pozwoliłam sobie tutaj przygotować już zarys, czyli ten pierwszy podkład. Jest to bardzo ważne, w każdym brzegu te podkłady dodatkowo tworzą nam wzmocnienie brzegu. Zaczynamy podobnie jak w przypadku haftu naszego liścia. Możemy wyciągnąć, odpiąć kartkę, tiul z kartki, naciągniemy sobie na tamborek, żeby nam było wygodniej, żeby było też lepiej widać. Mocno naciągamy. Tutaj jest akurat brzeg, więc jest to troszeczkę mniej wygodne. Ale zamiast tamborka możemy to równie dobrze robić w rękach, naciągając pomiędzy palcami albo posługując się kartką, do której przypinamy tiul. Znowu mamy dwie niteczki muliny. Proszę, mamy dwie. Nie mamy absolutnie żadnego supełka na dole. I zaczynamy. Wbijamy w środek pomiędzy nitki i robimy pierwszy ściek. Pierwszy ściek, żeby zaczepić. Zaczepiliśmy, mamy zaczepione. I teraz uwaga, przykładamy nitkę do przodu. Pod spodem przekuwamy, tak jak w naszym atłasku poprzednim, ale zostaje nam taka powiedzmy no, pętelka, taki brzeg, takie wzmocnienie. I znowu nitka do przodu, wkuwamy się tuż obok dziureczka przy dziureczce, wyciągamy do góry igłę i znowu mamy taki supełek. I powtarzamy tę czynność raz przy razie, tak długo, aż zrobimy ewentualny nasz brzeg, w zależności czy on jest zamknięty, czy on ma być tylko z jednej strony, czy będziemy chciały sobie zrobić kiedyś kołnierzyk, bo też można zrobić kołnierzyki tiulowe, kiedyś to się nazywało kryza, a teraz możemy nazwać kołnierzyk i będziemy bardzo modne. I raz przy razie. To zakończenie jest między innymi po to, żebyśmy mogły wyciąć ten brzeg. Co prawda tiul jest takim bardzo sympatycznym materiałem, w którym możemy też zrobić małą dziureczkę, oprzyć i nie musimy koniecznie wykorzystywać do tego ściegu tak dzierganego. To jest ścieg dziergany, właśnie cały czas nim pracuję. Natomiast są to małe powierzchnie
malutkie dziurki. Na razie skupimy się na czymś większym. I cały czas. Jak czuję, w momencie, kiedy czujemy, że nam się tiul gdzieś ucieka, albo jest za mało dokręcony tamborek, kręcamy, nie boimy się. I znowu do przodu. Musimy pamiętać, najważniejsze akurat w tym elemencie jest to, że musimy tą igłą przejechać nad nitką. Ona musi wyjść nad tą nitką. Brzeg częściowo zrobiony. Pokażę teraz na tym malutkim kawałeczku, pokażę Państwu, co należy dalej z tym zrobić, bo my teraz chcemy mieć efekt podobny, a jak do tego dojść? Ściek mieliśmy dziergany z takim ewidentnym brzegiem, supełkiem, rantem, zależy jak to nazwie. Potrzebne nam są bardzo ostre nożyczki. Ja do tego celu używam obcinacza do nitek. Jest bardzo dokładny, bardzo ostry i ma przede wszystkim ostry czub. I delikatnie, nie przecinając nitki białej naszej muliny, odcinamy tiul. Trzeba to robić powoli. Ja może to wezmę na stole, żeby było to widać. Odcinamy te nitki. Tu nam zostają po prostu tylko i wyłącznie takie fragmenciki. Efekt końcowy zbliżony jest do tego, który mamy tutaj na bandce.